Każdy z nas jest autorem księgi swojego życia. Niejednokrotnie przychodzi czas na zmiany. Czas na zamknięcie pewnego rozdziału i rozpoczęcie nowego. Dla księdza rozdział pod tytułem Parafia Kamionna się kończy. Jaki on był? Popatrzmy. Życie każdego z nas to nieustanna pielgrzymka. Ksiądz doskonale o tym wie, ponieważ w drodze spędził niezliczoną ilość godzin. Pieszo czy rowerem, Prostyń, Loretto czy Jasna Góra. Ksiądz z uśmiechem wyruszał w drogę i zachęcał do udziału innych. Krzycz z wszystkich sił, że nasz Bóg nawet starsze Olu chce na moc wyprowadzić cię. Kolejną rzeczą, dzięki której ksiądz Paweł zapisał się na kartach naszej parafii, są niewątpliwie wieczory wiary, które podejrzewam, że niejednokrotnie spędzały sen z powiek, ale efekt końcowy wynagradza włożony trud. Dobranie treści do tematu, zaproszenie gościa, by wygłosił świadectwo, scenki, adoracje. W tym wszystkim staraliśmy się pomagać w miarę naszych możliwości. Bezpiecznie. Pozwól kochać się, miłość pragnie ciebie. Pozwól kochać się, miłość pragnie ciebie. Nic nie musisz mówić, nic musisz mówić we mnie. Przy Bożej pomocy sukcesem okazały się również pokutne drogi krzyżowe, przygotowane przez KSM na Niedzielę Palmową. Ile nas to kosztowało, to wiemy tylko my sami i Bóg, który dodawał nam sił.
Podczas 5-letniej kadencji ksiądz Paweł odbył olbrzymią liczbę wyjazdów do różnych miejsc, czy to McDonald's, muzeum, rada kierownictw, czy spotkania młodzieży chętnych nie brakowało. Najbardziej prestiżowym wyjazdem jest Lednica. Całodniowy pobyt pod gołym niebem w różnych warunkach atmosferycznych czy trudności przy przejściu przez bramę Ryby były wynagradzane niesamowitymi wspomnieniami. Jakim połowem wracacie do domu? Po pracy na łodzi tej nocy. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. Paweł to także zapalony kibic. Nieważne, czy to siatkówka, czy piłka nożna. Ksiądz Paweł pokazuje, że można. Można się świetnie bawić. Nie tylko przed telewizorem, ale też uprawiając sport. Dowodem czego są turnieje i rozgrywki w naszej parafii. Zaszczytem było grać w tej samej drużynie z taką osobowością. Nie ma mocnych na mariole, którą całowałem w szkole. Nie ma mocnych w każdym klubie, tylko ona tak tańczyć umie. Nie ma mocnych na mariole, którą całowałem w szkole. Nie ma mocnych w każdym klubie. Można by było wymieniać w nieskończoność, gdyż wspólnych chwil przeżyliśmy wiele. Różnego rodzaju spotkania, rady, wyjazdy, ogniska. To coś, czego nikt nam nie zabierze. Robić mi się nie chce, no bo nie mam po co. Lubię pospać za dnia, pobawić się nocą. I choć mówią leniu, może to i prawda, lecz szaleje za mną każda młoda panna. Będę kawalerem aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Nie zostanę, choć nie jedna chciała. Do ołtarza siłą ciągnąć próbowała. Bo nie w moim stylu dziewczynie obiecać, kiedy za 5 minut inna mnie nakręca. Będę kawalerem aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać.
Dziękujemy księdzu za 5 lat owocnej współpracy. Za wszystkie wspólne chwile, godziny rozmów i wiele cennych rad. Za cierpliwość do nas i za te wszystkie szalone pomysły, które razem realizowaliśmy. Za rozbudzanie w nas zapału do pracy, miłości do Boga oraz odwagi w wyznawaniu wiary. Za ciepło i uśmiech, którym ksiądz nas obdarzał. Za wszystko, a przede wszystkim za to, że był ksiądz częścią naszej rodziny, jaką jest KSM. Dziękujemy.